Witam Was na antenie Racjonalista TV. Jest 16 lipca i widzimy protest w obronie niezależności sądownictwa w Polsce we Wrocławiu. Przed gmachem Sądu Wojewódzkiego. Swoją drogą piękny neogotycki gmach, symbolizujący moc prawa. Ostatni raz byłem w tym gmachu, kiedy badałem sprawę Zbigniewa Rybczyńskiego, reżysera polskiego, laureata Oscara, i sąd, któremu często zarzuca się uwikłanie, popisał się niezależnością, gdyż Zbigniew Rybczyński wygrał. Zatem byłby to świetny argument na poparcie tezy, że jednak nasze sądy cieszą się pewną niezależnością, również od władz, od ludzi najbardziej wpływowych w regionie. Tu widzimy znicze, które ludzi tutaj zostawiają. Na wezwanie między innymi KRS. Tu jest nasz kolega, redaktor Grzegorz Roman. Przypadkowo złapany. Jak widać, wszystkim racjonalistom zależy na niezależności sądownictwa. No tu oczywiście jest nasza redaktorka Kaja Bryks, ale ona przyszła ze mną. Tak, możesz. Szukamy też innego naszego kolegi redaktora. No i właśnie, sytuacja w Polsce jest poważna. Nawet niektórzy zwolennicy PiS-u uważają, że zwłaszcza próba przejęcia Sądu Najwyższego, uzależniania go w pełni od doraźnej polityki, może być niebezpieczna dla naszego państwa. Co do KRS-u, przeciwnicy, prawicowcy, mają pewne wątpliwości, wskazując na model niemiecki. Ja muszę przyznać, że nie przebadałem jeszcze tego zagadnienia, no ale tutaj nie tylko o KRS chodzi. Dodam jeszcze, że KRS między innymi zatwierdza stowarzyszenia. Zatem stowarzyszenia, które nie cieszą się poparciem obecnego rządu, mogą również przy nowym KRS-ie mieć pewne problemy. Chociaż nie, mam nadzieję, że ludzie z klasą wręcz będą nas rozpieszczać, żeby pokazać, że sądy jednak nadal są niezależne. Ale można być też trochę sceptycznym. Widzimy ludzi ustawionych przy sądzie. Muszę przyznać, że spodziewałem się, że będzie tutaj garstka osób, bo w końcu dzisiaj w niedzielę była duża manifestacja we Wrocławiu. Wczoraj też, była też w Warszawie manifestacja. No i dzisiaj mamy już przedponiedziałkowy wieczór, a ludzi nadal jest dużo. Dużo ludzi przyszło. Naprawdę jestem zaskoczony, nigdy nie przesadzam z obliczaniem ilości uczestników zgromadzeń. Oczywiście nie ma tu milionów ludzi, ale jak na taką porę, jak na zmęczenie licznymi protestami, ludzi jest naprawdę dużo. Proszę, widzimy tutaj znicze. Wrocławski tramwaj w tle. Tutaj mamy świeczki, znicze przed gmachem sądu. Cały mur długiego budynku, który liczy sobie, nie wiem, 200 metrów, a może więcej, usłany jest zniczami. Tutaj znów widzimy blanki neogotyckiego muru, symbolizujące powagę i moc prawa. No idziemy dalej. Sznur ludzi zdaje się nie mieć końca. Przypomina kolejkę za czymś bardzo cennym. Ale to nie jest kolejka. To jest protest obywateli. Z tego co czytałem, tą manifestację organizuje w dużej mierze KOD Dolnośląski, KOD Wrocławski. Jeszcze jedna czy dwie organizacje. Hasłem jest, aby otoczyć gmach sądu ludźmi. To tłumaczy, dlaczego ci państwo przechodzą dalej. Po to, żeby zrobić łańcuch wokół sądu. Co ma symbolizować ten łańcuch? Zniewolenie. Łańcuch wokół sądu symbolizuje zniewolenie, słyszą państwo. I tutaj widzimy ludzi przechodzących, tworzących właśnie ten symboliczny łańcuch.
no naprawdę dużo ludzi. Tu przychodzą następni. Myślałem, że to tylko przechodnie, ale proszę zobaczyć, tutaj w rękach jeszcze niezapalone znicza. Racjonalista TV. Czy może nam pani powiedzieć, czemu pani tu przyszła dzisiaj? Proszę pana, mało przyszłam, przyjechałam z Górnego Śląska. Z Górnego Śląska? Z Górnego, z Gliwic dokładnie. To kawał drogi. Kawał, pociągi jeździły, nic się nie działo. Tym razem nas kolejarze propisowscy nie zatrzymali, tak jak to kiedyś było. I, że tak powiem, mam potrzebę wewnętrzną, duchową, wynikającą może z jakichś innych zaszłości, po to, żeby przyjść tu i w pięknym mieście Wrocławiu z pięknym człowiekiem, który się nazywa Władysław Frasyniuk, imiennik mojego brata Władysława, żeby stanąć z tą odrobiną ognia i powiedzieć: nie byłam w sądzie, nikt mnie za nic nie karał, nie miałam żadnych przestępstw na swoim koncie, w swoim życiu, ale wiem, że sąd jest potrzebny. Sprawiedliwy, a nie polityczny. Polityczny znam z historii i mam nadzieję, że nigdy w życiu ani moje dzieci, ani moje wnuki już nie będą żyły w takim kraju, z takimi sądami i z taką władzą. Daj Boże i wszystkie inne dobre moce świata i wszechświata, żeby to się skończyło. Dziękuję bardzo, dziękuję. A tutaj widzimy naszego kolegę, którego Państwo też już znają, Kamila, który jest z prawem związany już tak półprofesjonalnie. Kamilu, powiedz krótko, czy spodziewałeś się aż tylu ludzi teraz? Nie, teraz się nie spodziewałem tylu ludzi, dlatego też, że wczoraj był się już jeden z protestów we Wrocławiu, na którym też zresztą miałem przyjemność być. Dużo ludzi wiem, że pojechało również do Warszawy. W związku z tym nie spodziewałem się tylu, ale może to też wyjaśniać fakt, że jest to protest inspirowany po części przez środowiska sędziowskie. W związku z tym z pewnością jest tu sporo sędziów z rodzinami po prostu. Także tym też bym to tłumaczył, aczkolwiek no jest to bardzo pocieszające, że jest tu tylu ludzi tak generalnie. Także myślę, że może nie będzie aż tak źle. Przynajmniej będą musieli dobudować nowe więzienie, jeśli będą nas chcieli wszystkich posadzić. No tutaj jest duży areszt śledczy. Tak, zgoda. Ale no potwierdzasz naszym widzom, że już wczoraj było dużo ludzi i to jednak wzbudza pewien podziw, że i dzisiaj znaleźli siłę, żeby tu przybyć. Tak, jak najbardziej. Jestem pozytywnie zaskoczony, dlatego że w mojej ocenie żaden z poprzednich protestów, nazwijmy to opozycji liberalnej, nie wzbudził takiego uznania. No poza oczywiście czarnymi protestami, ale je liczę jakby je osobno. Także można powiedzieć, że raz, że kropla drąży skałę, a dwa, że być może faktycznie perspektywa tego, że w zasadzie Sąd Najwyższy zostanie zlikwidowany i no być może zostanie powołany nowo, jeśli prawda pan minister, nasz przyszły włodarz będzie miał taki gest, także perspektywa takiego, można powiedzieć, no, takiej kolizji ze zdrowym rozsądkiem spowodowała, jak widać, no, spore zaangażowanie licznych ludzi. No ciekaw jestem, czy PiS ustąpi. Niektórzy mówią, że powinien ustąpić, bo wtedy Ziobro zdobędzie zbyt dużą władzę również nad pozostałą częścią PiSu. Tak, no to jest ten rodzaj argumentacji, która odwołuje się, można powiedzieć, do takiego praktycznego umysłu posła Kaczyńskiego. Uważam, że to jest bardzo poważny argument, bo jak wiemy, ma on pewne tendencje do paranoi, w związku z tym, jeśli ktoś mu podsunie taką myśl, że Ziobro może być tak silny, to istnieje spora szansa, że znajdzie jakiś pretekst, żeby się z tego wycofać. Zresztą, jak sądzę, w ogóle też w ten projekt kalkulowane były już protesty. On jakby był taką, można powiedzieć, stawką maksimum, którą PiS chce ugrać. Jeśli nie byłoby protestów, no to PiS wtedy by, prawda, no, przeszłoby to, co zaproponował na początku, no ale ponieważ protesty są, w związku z tym oni trochę ustąpią i będziemy mieli no, projekt, można powiedzieć, w troszeczkę bardziej kolokwialnie mówiąc, lajtowej wersji. No zobaczymy jeszcze, jaki to projekt. Czy na dzisiejszym spotkaniu ma być też Frasyniuk? Słyszałeś o tym? Nie sądzę, dlatego że był na proteście w Warszawie jeszcze no, w godzinach 16-17. Także myślę, że nie dojedzie na ten protest, ale no, być może nie został na podobnym proteście przed Sądem Najwyższym i będzie tutaj z nami. Aczkolwiek no to trudno by było z Warszawy tak szybko dotrzeć, bo nawet loty nie są ułożone tak dobrze, żeby tak to wszystko wyważyć. Także raczej nie zobaczymy Frasyniuka. Patrzymy dalej na łańcuch.
Cześć. Tutaj widzimy odpalanie świeczki, znaczy znicza. Płomień wolności. Płomień wolności. Uwaga, uwagi. Nie wieje dzisiaj żaden wiatr, co we Wrocławiu wcale nie jest takie częste, co można zrozumieć jako dobry omen. No i idziemy dalej, jesteśmy już całkiem daleko, nogi mnie bolą, przeszedłem spory dystans. Ludzi jest naprawdę dużo, łańcuch powstaje. Widzimy ekipę TVN-u, naszych większych kolegów. Też pytają ludzi. Tutaj już jedna świeczka płonie. No, ludzie dalej się ustawiają. No tutaj już jesteśmy na tyłach sądu, tam widzimy kraty aresztu śledczego, gdzie być może niedługo znajdą swoje nowe miejsce pobytu wszyscy protestujący, jak niektórzy sądzą. No póki sądy działają niezależnie, byłoby to niemożliwe, że nikt tu nie łamie prawa. No ale zobaczymy, co będzie później. No i tu z drugiej strony też idą ludzie ze świecami, myślałem, że tu już będzie pusto. A tu tymczasem są kolejni ludzie. No to naprawdę dosyć duży gmach. Prawda? Tu widzimy jego zaplecze. Już nie tak okazałe jak frontowa część. A może jeszcze spytamy kogoś. Okrążają z drugiej strony chyba, tak? Nie, tak. Mamy się spotkać. To już się spotkaliśmy tak? Właśnie. Zupełnie. To już... Udało się okrążyć. To też zależy od tego, jak gęsto stoją ludzie, nie? To... Nie, ale dałoby się utworzyć łańcuch, tylko po prostu... Jakbyście wszyscy trzymali za ręce. Ciężko ludzi, tak. Tak, my już idziemy, już okrążyliśmy. No mieliśmy. No tam widzieliśmy ludzi, którzy szli w tą stronę. No to dobrze, bo jedni z tej strony, a my z tej. Tak, tylko po prostu ciężko nam się... Ale jak my mamy zrobić szurzu? Prawda? No właśnie. No ponoć to symbolizuje łańcuch. Łańcuch. Ok, tak. A mnie nie przeszkadza. A resztę. W dobrej sprawie tutaj posiedzieć można. Ale na po prostu wieczorem w niedzielę. Dzień dobry, kolega jeszcze nie siedzi. To dobrze, ale wkrótce. To się może zmienić. To jest po przekazie. Dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej będą musieli nowe więzienia zbudować, bo jest za dużo, żeby się w tych stosunkach. Protestujący zostali poproszeni o rozciągnięcie się przez organizatorów. No istnieje szansa, że budynek sądu zostanie okrążony, choć jest dosyć długi. Takie symboliczne gesty mają znaczenie dla ludzi, którzy protestują. Sam protest jest symbolem, bo przecież nikt nie rzuca kamieniami. Jest to protest obywatelski, polegający na tym, żeby pokazać, że nam zależy. Muszę przyznać, że po raz pierwszy obszedłem cały gmach sądu. Śmiało do przodu, proszę pani. No ale dobra, żebyśmy tylko takie mieli dramaty w życiu. Tam się na drogę są. Co oni wymyślili? To jest kołota po prostu. Ale przynajmniej zrobiłam tak.
No tu zobaczmy, sąd jest naprawdę duży, kompleks budynków sądowych, można tak powiedzieć. Też tu jeszcze jest taki załom. Nie wiem, czy łącznie to nie daje odległości bliskiej kilometrowi. Słyszymy, że niewiele brakuje, żeby otoczyć cały gmach sądu. No nie jest to tylko gmach sądu. Te pokazane, jak się rozpoznają. O, cześć! Tak, że powinieneś jeszcze pójść dookoła, obejść, zobaczyć, czy rzeczywiście jest ten sznur, a my już to mogą pytanie, my już mamy ten sznur. Dobrze, to, ale ja nie dam rady tyle przejść. Kaju, a spróbujesz podtrzymać, ja to wyrzucę i zaraz zobaczę. Cześć! A mojego męża to gdzie zgubił? Biało-czerwone? Co to symbolizuje? Nie mam pojęcia. Kochani, chwytamy się za ręce! Podajcie dalej. No to teraz za te ręce to się nie zmieścimy. No nie każdy może. No zmieścimy się, bo są takie ceny. Ludzie się chwytają za ręce, jak widzimy. Kładą znicza. Jak słyszymy, sprawa jest naprawdę poważna. Wszyscy mają smutne miny. Nawet nie za bardzo chcą rozmawiać. Mogę zadać panu pytanie? Czy myśli pani, że to, co się dzieje obecnie z sądami, może zagrozić niezależnym wyborom w Polsce najbliższym? Na pewno. Tak właśnie. 100%. Tak właśnie, dlatego tu jesteśmy. Tak, 100%. Dziękuję. No tutaj ludzie nadal są gęsto upchani. Więc jeśli ten łańcuch jeszcze nie objął całej ponadkilometrowej długości tego oto gmachu, który jest kompleksem różnych gmachów, no to polega to na tym, że jednak wielu protestujących woli być z frontu. No co w jakimś sensie nie jest dziwne, bo jest to bardziej okazałe. Tutaj jeden z organizatorów stara się zachęcić ludzi do łączenia się. Szukam znanych aktywistów, działaczy, znanych z innych protestów, ale prawdopodobnie większość z nich jest teraz w Warszawie. A tu widzimy tych wrocławian, którzy i tak chcą protestować, chociaż nie mogli pojechać do stolicy, jak zresztą było to planowane jako wariant B. Tu widzimy już coraz większą liczbę świec, które symbolizują między innymi śmierć niezależności sądów w Polsce, oby to się nie stało, ale rzeczywiście takie zagrożenie jest całkiem poważne. W międzyczasie, zanim, czy też jak robiłem poprzednie koło, doszło jeszcze trochę ludzi. No jest to centrum miasta. Teraz
część mieszkańców i turystów bawi się. O tej porze robią się pewne drobne zatory w tej części miasta, chociaż jest niedziela. Część osób już była pewnie trochę spóźniona. Cały budynek już mamy otoczony. No, super. Cały budynek otoczony. Super. Tam chyba już też lup nie ma. Otoczony. No, słyszymy, że pomimo zwarstwej gęstwiny ludzi, którzy stoją tuż obok siebie, mogliby stać w odległości o metr od siebie, cały budynek mamy okrążony. Robimy jak głuchy telefon, kiedyś nie było metra. 20:30, pytamy się wszyscy za ręce i słyszymy, że o 21:30 wszyscy mają złapać się za ręce, dlatego jeszcze nie wszyscy się trzymają, ale czekają na ten moment. Staram się wrócić do reszty redaktorów, do których mam jeszcze, nie wiem, 300 metrów. O, naprawdę dużo ludzi. Przypominam, że to już jest kolejna manifestacja, że część wrocławian przebywa teraz w Warszawie, gdzie mieszczą się główne siedziby zagrożonych sądów. Zaś jest protest dla ludzi, którzy z tego czy innego powodu nie mogli wyjechać, albo też chcieli po prostu pozostać we Wrocławiu jako lokalni patrioci i protestować w imieniu tego regionu, tego miasta. Rzeczywiście ludzi jest bardzo dużo. Gdzie to się stawia? Przy drodze czy gdzie? Przed siebie. Chyba to nie jest aż takie istotne. Niektórzy stawiają przy murach i wtedy to tworzy ładną linię. A właśnie, bo ja kręcę materiał. Czy mogą Państwo powiedzieć, co symbolizuje ten płomień? To jest, proszę pana, światło nadziei, życie, że zwyciężymy. Tak ja to odbieram. I myślę, że większość ludzi... To światło zawsze tworzyło wspólnotę, wie pan. I to chyba na tym polega. Trzeba wznieść to o godzinie 21:30. Powinniśmy Andrzej, to wziąć do góry. Stawiaj. Albo tam, dobra. Stawiaj, no tutaj z przodu zwłaszcza jest dużo tych ogni już. Czy jest to ogień nadziei? Nie należy... Kto nie jest, niech pan powie. Z Wrocławia. Z jakiej telewizji? Zaczynaj z TTV, nie wiem. Oj, coś byłem podejrzany. Nie. Ja znam pana. Nie, pan jest w porządku. Dobra. Tak. Potem pokażą mnie w TVP1 i jako jakąś... Znaczy, powiem tak, że mogą pokazać TVP, bo oni po prostu biorą materiały, nie pytając. Także nasz materiał też mogą wziąć po prostu. Nic nie będę mówić. Chyba, czy to widział pan jeszcze? By nie wzięli, bo oni mają dobrych prawników. Chociaż teraz to też już nic nie da, jak dobrze swego. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy!
Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne Wolne sądy! 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 No, widzimy, ludzie znoszą okrzyki na rzecz wolnych sądów. Manifestacja nadziei i solidarności. Wolne sądy! 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 Można powiedzieć, że 1000-2000 osób spokojnie przyszło. Już jest to naprawdę duża przestrzeń. No, udało mi się znaleźć pozostałych redaktorów. Świeczkę. Zrób ludzi przez biało-czerwoną świeczkę. Bo to jest, wiesz, Polska właśnie. Masz? Tak. Nas na żywo. Wolne sądy. Wolne sądy. Wolne sądy. Wolne sądy. Wolne sądy. Na martwo na razie. Wolne sądy. Transmisję tu kolega redaktor robi na żywo. Wolne sądy. 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 No tutaj patrzyłem, obszedłem to jeszcze raz, noga mi odpada. Tak, miałem ją zwichniętą na rowerze. No i tutaj jeszcze moi widzowie nie wiedzą, nasi widzowie nie wiedzą, więc się tutaj usprawiedliwiam. No i tłum jest bardzo gęsty, to znaczy jest prawie równie gęsto jak tutaj, wszędzie wokół, a z przodu jest nawet jeszcze gęściej. No, lepsza miejscówka. To jest potężny kompleks, więc spokojnie z 2000 ludzi myślę, że tu jest, jeśli nie więcej, bo to ciężko policzyć. Przed chwilą jeden z organizatorów liczył wszystkich ludzi. Przeszedł wokół i było około 1100 osób, a może dokładnie 1100 osób, ale pewnie około, bo to dosyć okrągła liczba. W międzyczasie podjechał stary wóz policyjny typu Nyska, chyba nawet, aż się zdziwiłem, i zrobił nam zdjęcie, akurat ja przechodziłem, także być może trafię do jakichś archiwów. A wtedy akurat już nie miałem w ręku kamery, nie byłem dziennikarzem, tylko przyłączyłem się do protestujących. Zastanawiam się, czemu policja robiła zdjęcie nam. O, proszę.
bardzo dużo świateł. Niektóre znicze zgasły już, czy też świece. No, ludzie się powoli rozchodzą. Wielu przyjechało na rowerach, podobnie jak ja i redaktorka Kaja. Policja. I kończymy, tak?